2 maja to święto flagi. Trwa dyskusja, w jaki sposób powinniśmy obchodzić się z flagą. Czcić, a może tak jak Amerykanie, obnosić się z nią na co dzień. Większość uważa, że trzeba odnosić się z szacunkiem. Jednak na przykład w Sieradzu niewiele osób wywiesiło biało-czerwone flagi. Ruszamy dzisiaj z akcją Bądźmy Dumni w Uśmiechu, z akcją propagującą polską flagę, dzisiaj święto flagi. Wiemy, że tych świąt narodowych, takich szczęśliwych, nie mamy aż tak wiele. A to jest dzień, kiedy możemy się na chwilę zatrzymać. Część Polaków celebruje długi weekend, część jest dzisiaj w pracy i dzisiaj symboliczne flagi w postaci takich wlepek, naklejek wraz z informacją, skąd takie święto się wzięło, no i po co ono jest. Pani Halina Kolińska z Sieradza była żołnierzem Armii Krajowej. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Dla niej biało-czerwona flaga to bardzo ważny symbol. Drugiego dnia powstania szłam na łączność ulicą Złotą, bo nasza placówka była na Chmielnej i ja tam miałam meldunki zanieść poza ulicę Marszałkowską. Szłam ulicą Złotą w stronę Marszałkowskiej i ze wszystkich domów biało-czerwony sztandar. Dosłownie ja się wzruszam do tej pory na samą myśl, jakie to było piękne, jakie to było wzniosłe. To była dla mnie najszczęśliwsza chwila widzieć te polskie chorągwie. Jednak coraz więcej osób nie wie nawet, co oznaczają polskie barwy narodowe i dlaczego na fladze jest kolor biały i czerwony. Nie. Malina. Waleczność? Nie wiem. W Sieradzu na niewielu domach powiewają flagi. Może dlatego, że jest to święto dość nowe. Zostało ustanowione 8 lat temu. Niewielu też wie, że polscy żołnierze zdobywający Berlin w 1945 roku właśnie 2 maja zatknęli biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa. Brak wiedzy nie zmienia jednak faktu, że Polacy podchodzą do flagi z szacunkiem. No z szacunkiem myślę. Ja byłam wychowana jeszcze w innych czasach i chodziliśmy na pochody, jak do liceum chodziłam, chodziliśmy na pochody pierwszomajowe, też zawsze z flagą. No ja myślę, że do takich tych to powinno się z szacunkiem odnosić. Najbardziej wywieszać na takie święta, chwalić się nią. Ale jak cieszyć się flagą? Nie wszystkim podoba się to, jak robią to na przykład Amerykanie. Tam flaga może być nawet na strojach kąpielowych. Myślę, że to jest właśnie taka rzecz, ta z tych niewielu i nielicznych, gdzie no, powinniśmy ten szacunek i jakiś tam umiar zachować. Ja myślę, że nasze podchodzenie do flagi dopiero się kreuje i z takiego bardzo poważnego podchodzenia do polskiej flagi przechodzimy rzeczywiście trochę w taki styl amerykański. Niedawno zmieniła się ustawa, teraz Polacy mogą wywieszać swoją flagę przed domem. No ale to są barwy, o które walczyli nasi ojcowie i dziadowie, więc warto je wspominać i dzisiaj w klapie, a te kilka dni w roku przed domem i każdego do tego zachęcamy, że to jest taki nowoczesny patriotyzm, żeby tą flagę w sercu nosić przez cały rok. Poseł Cezary Tomczyk jak co roku rozdawał więc flagi na sieradzkim rynku. Tym razem to małe naklejki, które można umieścić na piersi. Przekonywał Sieradzan, że chwalenie się barwami narodowymi to też przejaw patriotyzmu.